Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Patriarcha Jakub w drodze do Haranu zatrzymał się na nocleg w miejscu zwanym Luz, potem Betel. Za podgłówek posłużył mu kamień. We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz aniołów bożych, którzy się wspinali i schodzili po niej na dół. Jezus nawiązuje do tamtego wydarzenia, kiedy w rozmowie z Natanaelem mówi do uczniów tak: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. To On bowiem i Jego krzyż są drogą zbawienia, drogą aniołów pracujących dla sprawy zbawienia między niebem i ziemią. Jezus jest drabiną łączącą ziemię z niebem. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli Ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.